Siemaneczko moi drodzy, Dandy z tej strony, witam was na kanale. Kontynuujemy naszą trasę, którą skończyliśmy w Lublinie. Zaraz jeszcze sobie obczaimy ładunek, czy jest wszystko dobrze pospinane. Ale długo żeśmy tu nie stali, to raczej nikt żadnego pasa nie zakosił. Dobra, słuchajcie, pomimo braku czasu odpalam maszynę, nie będę tutaj za długo przeciągał wstępu. Pokażę wam tylko mapę. Mapę mogliście widzieć już na fanpage'u. Także kto nie widział, będziemy się poruszali tą trasą. Zostało nam 563 km. Lecimy praktycznie pod Wrocław, nie do Wrocławia, pod Wrocław. Ciągniemy helikopter, słuchajcie. Także ja powoli jadę i zacznę wam tu mówić parę rzeczy, bo jest trochę rzeczy do obgadania. Słuchajcie, pierwsza rzecz, dzięki za aktywność, bo praktycznie w dwa dni nabyliście 2,5 tysiąca wyświetleń pod filmem. Ja wiem, że jest duże zainteresowanie ogólnie mapą Polski, jakakolwiek ona by nie była. Ale tak duże zainteresowanie filmem dawno mi się na kanale nie zdarzyło. Także za to wam dziękuję. No i z tego względu, pomimo troszeczkę braku czasu, nagrywam ten odcinek, że dokończymy sobie tą trasę. Oczywiście na mapie, no nie muszę powtarzać, na mapie Great Poland, robioną przez mods.pl. Zapomniałem, że ten helikopter przecież to chyba 3 tony, no 3 tony waży, to nie ma co ciągnąć zbytnio. Także słuchajcie, pierwsza ważna sprawa, którą chcecie, żebym poruszył, chcecie, żebym powiedział to w odcinku, tam był przynajmniej jeden czy dwa komentarze były, a propos VS-ek. To jest bardzo ważna informacja, ci, którzy oglądają to, będą mogli już zareagować. Ci, którzy nie oglądają, będą mogli to przeczytać na moim fanpage'u. Możecie pisać do mnie prywatne wiadomości na fanpage'u a propos VS-ek, bo po prostu zgłosiło się was tyle, że ja tak na dobrą sprawę nie pamiętam już, kto się zgłaszał, kto się zgłosił, a po prostu nie wysłał mi ani forum, czy adnotacji do forum, czy do jakiejś waszej stronki. Także słuchajcie, od dzisiaj powiedzmy sobie tak, zgłaszajcie się do mnie na fanpage'u i ja będę robił listę. Tak jak to było w pierwszej edycji, w drugiej edycji już takiej listy zrobiłem, ale nie potrafiłem utrzymać się schematu, bo albo jakaś VS-ka po prostu nie dała rady, nie wyrobiła się ze swoimi rzeczami, które chciała pokazać, albo coś. Ja zrobię, słuchajcie, listę i według tej listy będą tam daty, będą VS-ki przedstawiane. Czyli wracamy do tej mojej edycji z VS-kami. Póki jeszcze są wakacje, bo wakacje się skończą, nikt nie będzie chciał już VS-ek oglądać zbytnio. Także to jest taka bardzo ważna sprawa, myślę, informacja dla was, bo już się tam trochę osób pozgłaszało, aczkolwiek, no, mówię, ja tak zawsze odpisywałem, że odezwę się, a dzisiaj tak na dobrą sprawę, ja nie wiem, do kogo ja się już miałem odezwać. Nie mam czasu na przekopywanie skrzynki odbiorczej tam na Facebooku, bo ja te wszystkie wiadomości trzymam w gotowych czy gdzieś tam, nieważne. Słuchajcie, piszcie do mnie, zgłaszajcie swoje VS-ki. Pamiętajcie, link do forum, bądź do waszej strony, bądź do waszego fanpage'a. I żeby to nie były VS-ki takie dwutygodniowe, bo tak jak żeśmy się już umawiali nieraz, muszą to być VS-ki nie jakieś tam wykokszone, ale w miarę konkretne, żeby ekipa jakaś była, nie że to będzie VS-ka założona 3 dni temu, tylko po to, żeby ją nagrać. Także myślę, że ten temat mamy z głowy. No i teraz przejdę do takiego tematu, który obiecałem, że poruszę, czyli sobotni stream, słuchajcie. Jako, że się zainteresowałem tą mapą Great Poland i stwierdzam, czy to się komuś podoba, czy nie, że jest ona fajna, a widzę, że wielu z was
wielu osobom się ona podoba. Wcale się nie dziwię, bo jest w miarę konkretnie robiona. Nie ma za dużo terenów, ale są to fajne tereny. Ja już dostałem kilka informacji, którą trasą mam się przejechać, słuchajcie, w jakie miejsca pojechać, jakie autostrady sobie sprawdzić. Także na sobotę przewiduję na godzinę 20 stream, być może troszeczkę po 20. I ten stream sobotni będzie podzielony na dwie części. Pierwsza część to będzie taka, którą będziecie sobie mogli potem zobaczyć na kanale, czyli będzie zapis z tego live'a. Natomiast druga to będzie taka, której nie będziecie mogli zobaczyć. Zobaczą ją tylko ci najwytrwalsi, że tak powiem. Ci, którzy będą na kanale ze mną siedzieć na streamie. I tylko ci będą mogli ją widzieć. Ona nie będzie zapisana jako... nie będzie zapisu z tego live'a po prostu. Także od 20 do 23 mam zaplanowaną trasę w firmie Paprocki Transport, bo to też już dostaję tam wiadomości, że brakuje wam filmów z Poprotki, także ja jestem też bardzo duże zaległości mam w tym. Także będzie trasa z Paprotki, będzie to rozpiska przejechana od początku do końca, słuchajcie, od pobrania zlecenia do jego zakończenia, łącznie z wpisaniem w kartę drogową, bo też wielu z was to interesuje, już kiedyś to pokazywałem nawet, ale pokażę to jeszcze raz, nie mam problemu. Oczywiście podczas tej trasy będzie rozstrzygnięcie konkursu. Znaczy może nie tyle konkursu, co po prostu wylosuję 5 osób z tych wszystkich, które się zgłosiły już na fanpage'u. Bądź jeszcze się będą zgłaszały, bo może jeszcze się ktoś zgłosi. Także przypominam, żeby wziąć udział w losowaniu, trzeba się podpisać na moim fanpage'u pod postem, w którym ogłaszam konkurs. Trzeba napisać swój nick, no i mieć oczywiście PayPala, żeby móc odebrać modyfikację. Ja wylosuję 5 osób, tak jak mówiłem, pierwsze dwie osoby, które wylosuję, wylosują zestawy Volvo, to FH16, to którym ja teraz jadę, z grupy RTA Moc, plus naczepa szkieletowa, ta z kontenerami. Także to są kompletne zestawy, ciągnik plus naczepa. Pierwsze dwie osoby, które wylosuję, to dostaną. Trzecia osoba dostanie same naczepy, te szkieletowe, kontenery. Czwarta osoba dostanie mana TGS-a. A piąta osoba dostanie najprawdopodobniej Cash Borera. Jeszcze muszę sprawdzić, do jakiej gry mam, bo chciałbym, żeby to było wszystko, były wszystko nagrody do ETS-a dwójki. W każdym razie, tak jak mówiłem, 5 osób wygrywa, słuchajcie. Troszeczkę mi grupa RTA namieszała w tym moim konkursie, bo po prostu dwie osoby, które się tam już podpisały, swoje niki dały. Jeżeli wygrają, jeżeli ja je wylosuję, to jest ok, to wygrywają to, co tam wylosowały. Natomiast jeżeli ja ich nie wylosuję, to one dostają od grupy RTA Volvo bądź naczepy. Te osoby już sobie wybrały Volvo. Jeżeli nie wygrają nic, to dostają od grupy RTA Volvo. Także tak na dobrą sprawę w tym konkursie będzie 5 nagród, które ja losuję, i 2 nagrody ufundowane jeszcze przez grupę RTA dodatkowo. Dlatego mówię, że będzie się działo. Gwoździem programu, słuchajcie, w tej pierwszej części streama, czyli w tej, z której będzie zapis, będzie mój gość, który zapowiedział się już, że na 80% będzie, także jest jeszcze jakaś szansa, że nie da rady. Wiadomo, sobota, wieczór, różnie to bywa. Będzie to mapmaker, człowiek, który zrobił, który robi dla nas tą mapę. Już żeśmy wymienili się mailami, także myślę, że jest... Znaczy, myślę. Śmiem przypuszczać, że jest to chłopak ogarnięty. Także jeżeli będziecie mieli jakieś pytania, to od 20 będziecie mogli te pytania zadawać. Nie wiem, czy on będzie ze mną długo na streamie. Zależy, każdy ma tam czas jakoś ograniczony tym lub innym
tymi lub innymi sprawami. Także od 20 mam nadzieję, że jeżeli mu się uda być, to od 20 będzie ze mną na streamie. Ja będę jechał sobie, tak jak mówię, trasę firmową i będziemy sobie rozmawiali. Będzie oczywiście mój syn jako mój lektor, jako czytacz czatu. Będzie oczywiście, bodajże z tego co wiem, Gabriel, tak mi się wydaje, czyli mapmaker, który robi mapę Great Poland. No i będę ja, standardowo. Także od 20 będziecie mogli zadawać pytania, także jeżeli ktoś będzie miał jakieś pytania i jeżeli mój gość na 100% przyjdzie, to będziecie mogli zadawać pytania na czacie i on wam będzie na te pytania sam, bądź tam ze mną będziemy wam odpowiadali, jak tam będziecie sobie chcieli. Do kogo będziecie mieli pytania, ta osoba będzie wam odpowiadać. Także myślę, że to jest taka ciekawa sprawa. Cieszę się bardzo, że udało mi się z nim skontaktować. No bo jest szansa, że będziemy mieli jakąś swoją mapę. Czy już mamy swoją mapę, ale jest szansa, że będziemy tą mapę mieli, że ona się będzie rozbudowywała. Mam nadzieję, że to nie będzie... No nie jest już, ale mam nadzieję, że to nie będzie taki troszeczkę taki zapał, może nie słomiany, ale tak jak mówiłem, na krótszą czy na dłuższą metę. Mam nadzieję, że to będzie taki zapał na stałe. Także zbierajcie jakieś pytania logiczne. Nie pytajcie się proszę tylko, czy będzie to miasto, czy tamto, czy siamto, bo o to się każdy pyta. On mi już napisał, że tych pytań to on ma mnóstwo. Także jeżeli będziecie mieli jakieś pytania konkretne, to będziecie mogli je zadać bez problemu. Bo być może szykuje się nam jakiś fajny projekt. Ja widzę, że zainteresowanie jest naprawdę duże, bo mapa, jak się pojawiła u mnie na kanale, pojawiła się już na innych kanałach, także naprawdę zainteresowanie tą mapą jest. Fajne jest to, że nie trzeba mieć żadnych DLC oprócz Going East. I teraz nie pamiętam tego drugiego, kurde, no zabijcie mnie, nie pamiętam. No ale to wszystko będziemy mogli poruszyć na streamie bezproblemowo, będziemy sobie mogli pogadać. Także bardzo fajna sprawa. Że mówię, jeżeli będzie, no bo wiadomo, już mandat. Jeżeli mi powiedział, że będzie na 80%, no to jest zawsze jakieś 20% szans, że go nie będzie. No mam nadzieję, że będzie. Trzymam kciuki. Natomiast jeżeli chodzi o drugą część streama, chyba wszystko powiedziałem, co miało być do pierwszej części. Tak, chyba wszystko. Natomiast jeżeli chodzi o drugą część streama, druga część streama, jeżeli skończymy, najpierw zakończamy pierwszą część, zrobimy sobie może krótką przerwę i druga część streama zacznie się po 23. I ten stream, tak jak mówiłem, nie będzie zapisu z niego, czyli to będzie stream tylko dla tych, którzy są wytrwali i będą siedzieli ze mną, tak naprawdę nie wiem do której w nocy, na pewno, na 90% może być to najdłuższy stream, który do tej pory był u mnie na kanale. I tam będę dalej kontynuował trasę w Paprotce. No i ze mną na tym spiku będą ci kierowcy z Paprotki, którzy po prostu będą mogli w tę noc sobie ze mną pojechać, bo chciałbym, dzisiaj napisałem na grupie i chciałbym, żebyśmy trochę kilometrów sobie nabili przez jedną noc, bo wiadomo, wakacje, niektórzy mają wolne, niektórzy nie. Ciężko jest się spiknąć, także ci, którzy będą mogli, będą ze mną na tym spiku, będziemy sobie jechali, coś tam świrowali, wy będziecie mogli sobie też coś tam, nie wiem, popytać nas o coś, czy popisać po prostu. Ludzie mogli sobie jakoś tak pogadać. Nie wykluczam, mówię, nie obiecuję, ale nie wykluczam, że jeżeli będą chętni, to zaprosimy może nie dużo, ale kilka osób może zaprosimy na tym spika, że będziemy mogli sobie porozmawiać. Także to taka ciekawostka. Mam nadzieję, że trochę was zachęciłem. Patrzę, 350 km. Zapomniałem włączyć sobie tego koguta na naczepie. Także mam nadzieję, że troszeczkę was zaciekawiłem.
Wydaje mi się, że w ogóle pierwsza część streama będzie ciekawa, bo no sam jestem ciekaw planów, sam jestem ciekaw, jak to się zaczęło z tą mapą Great Poland. Mówię, chociaż to nie są totalnie moje tereny, bo widać, że to wszystko się gdzieś tutaj kotłuje na dole, to naprawdę jestem bardzo mile zaskoczony tą mapą i mam nadzieję, że to nie będzie jeden z tych projektów, który po jakimś czasie umiera po prostu taką naturalną śmiercią swoją, z nudów albo z nerwów, że coraz więcej pytań, coraz więcej wymagań jest od graczy, także mam nadzieję, że będziemy mogli sobie to wszystko wyjaśnić, nakreślić, jak to wszystko będzie wyglądało. Ale mówię, no najpierw mój gość musi się zjawić, jeszcze będę z nim trochę pisał do soboty. Mam nadzieję, że znajdzie czas i znajdzie go na tyle, żeby mógł ze mną posiedzieć na tym TeamSpeaku i porozmawiać na temat tej mapy, bo no, dawno się tak żadną mapą nie zainteresowałem. Ostatnią mapą, którą się tak zainteresowałem, chyba były Węgry. Ale to już było bardzo dawno temu, także fajnie będzie, tym bardziej, że to jest mapa Polski, tak? Coś tu się zaczyna znowuż u nas dziać. Oczywiście z mapy Poland Rebuilding nie mam zamiaru zrezygnować. Jeżeli będzie Poland Rebuilding w końcu kiedyś tam dostępny, no to sobie go pobiorę, aczkolwiek jeden profil, ten, na którym teraz gram, no na tym profilu będę jeździł sobie tym Volvem i będę jeździł po mapie Great Poland po każdej aktualizacji, która wyjdzie. Nie powiedziałem wam jeszcze, że w Paprockim będę jechał właśnie po mapie też Great Poland. Mam już tak sobie skonstruowaną trasę i rozpiskę już nawet dostałem, że będziemy mogli się przejechać fajnymi terenami, a jeżeli tą rozpiskę zrobię w miarę szybko, bo tam jest 2000 km, to tak około 2 godzin mi zajmie pewnie. Znając to, że jeszcze gdzieś tam jakiś może objazd, może mój gość mi zaproponuje jakiś objazd, żeby coś zobaczyć. Zobaczymy. Jeżeli tego czasu nam zostanie, to oczywiście gdzieś dalej się przejadę. Nie wiem, czy na Paprockim, czy przejdziemy sobie szybko na ten mój profil z tym Volvem. Zobaczymy. No i co? Chyba tyle w temacie. Powiedziałem, co chciałem. Natomiast słuchajcie, jak wiecie, to jest patch 1.28 i zauważyłem, chociaż się tak zbytnio nie przyglądałem, żeby tam, nie wiem, szukać gdzieś po forach, co oni tam dodali do tego DAF-a, zauważyłem, że DAF ma trochę pinesek więcej, DAF 105 mówię, a nie mam żadnej modyfikacji. No i zauważyłem, że w środku to wykończenie u góry tych półeczek jest takie bardziej, nie wiem jak to powiedzieć, bo nie chropowate, ale ta tekstura tych plastików jest taka bardziej, są takie wypustki. Także będziemy mogli się temu też przyjrzeć. Jeżeli wy macie jakieś informacje, co dodali w tym DAF-ie, to napiszcie gdzieś to w komentarzu, ja przynajmniej nie będę musiał szukać. Tyle, także poprawili trochę tego DAF-a. Miałem tabliczki na niego, takie, no po prostu różne tabliczki, które można było w różne miejsca na kabinie sobie przyczepić. No, na 1.27 działały, na 1.28 ten DAF był podziurawiony, jakby ktoś w niego strzelał. Także musiałem wykasować ten mod na tabliczki, tam Euro 6, takie pierdoły. No bo niestety to nie działało. Zobaczę, może ta modyfikacja już jest na 1.28. I kolejna sprawa, słuchajcie, nie miałem dzisiaj zbytnio czasu. Napisał do mnie jeden z widzów, Michał bodajże. Nie działała mu tam mapa 1.27, RUS mapa. Coś mu tam mapę przestawiało. I słuchajcie, jak tak z nim tam próbowałem mu pomóc, żeby rozwiązać ten problem, tak sobie przypomniałem, że mi ktoś już mówił, że jest RUS map na 1.28. Także jeżeli ktoś z was może mi podesłać link, bo ja naprawdę nie mam czasu poszukać nawet tej. Poszukałem w dwóch miejscach na blogu SCS-u, nie znalazłem. I na blogu RusMapy przez wujka Google'a szukałem, też nie znalazłem. Także jeżeli możecie mi podesłać link do tej mapy,
będę wam bardzo wdzięczny. Bo tak jak mówię, nie mam czasu, żeby jej nawet poszukać. No i co? I się tak rozpędziłem z gadaniem i się wygadałem. Tam widzę 30 parę osób się zgłosiło do konkursu, także mam nadzieję, że w sobotę na streamie pobijemy rekord. Ostatnio na tym streamie to tam było 30 parę osób. No, tak średnio, bo jak były konkursy, to potrafiło być po 80 osób, także... No ale normalka, wiadomo, konkursy przyciągają. I zobaczcie, to nawiązując dzisiaj do tego, co mówiłem na ostatnim streamie, tam ktoś poprosił, żebym nawet wbił do niego na kanał Rajda mu zrobił. Ktoś tam mówił, jak zbierać subskrypcje. Zobaczcie, 2500 wyświetleń przy 2200 subskrybentów bodajże. Nie wiem, ile tam jest, 2240. Zobaczcie, wyświetleń 2500, więcej niż jest subskrypcji. Jakie to jest ważne. No i to jest to, o czym rozmawiałem z Genghisem, że nie liczy się ilość subskrypcji, liczą się wyświetlenia. A subskrypcje powoli, powolutku same sobie dochodzą. Trzeba robić cały czas robić to, co się robi po prostu. Jak się nie ma ochoty, robi się to tylko dla subów, to lepiej tego nie robić. Świetna sprawa, naprawdę zaskoczyliście mnie z udostępnianiem tego filmu, bo widzę, że tam sporo osób udostępniło ten film. Mówię, no, ja wiem, że to jest, że tam jest to słowo Poland i ta mapa Great Poland, że zawsze mapa Polski, wiemy, na naszych forach, gdzie by się nie pojawiło, zawsze człowiek wejdzie i zobaczy na YouTubie, co to jest za mapa Polski, także ja wiem, że większość tych wyświetleń to jest tak naprawdę przypadek i ktoś tam wszedł, a widziałem już to, dobra. No ale wyświetlenia się nabiły, mówię, 2500 prawie wyświetleń przez, nie wiem, niecałe 48 godzin. To jest naprawdę, u mnie na kanale to jest sukces, moim zdaniem to jest sukces. Ostatnie takie wyświetlenie miałem chyba, nie pamiętam, na pierwszym bądź na drugim streamie, kiedy to był taki wow, Dandy zaczyna streamować, trzeba tam wbić i zobaczyć, co tam się dzieje, także... Jeszcze wiem, że ten stream był, ja przerywałem, miał podzielony na 3, czyli tam było sporo wyświetleń. No i co? I wracamy do, widzicie, do takiej szarej wirtualnej rzeczywistości. Wracamy do VS-ek, będę się starał je nakręcać w miarę często. Bo jakby nie było, VS-ki napędziły trochę mój kanał i to sporo, tego nie ma co ukrywać. Bardzo napędziły, jest bardzo dużo osób, które czekają na jakieś prezentacje VS-ek. Dlatego ja też troszeczkę obniżyłem ten taki hardkorowy próg, że nie nakręcam już tylko VS-ek, które są bardzo długo na rynku, nakręcam już też takie, które są krócej, no bo wiadomo, no, ekipy się... No co tu za ciemno lata? Ekipy się zbierają nawet w takich VS-kach, które są krótko na rynku i później z tych ekip tworzą się takie ekipy, które bardzo długo się ze sobą trzymają, zresztą ja to wiem sam po sobie. Też żeśmy się na początku spiknęli w MacTransie i z MacTransu tak się razem ze sobą trzymamy już ładnych parę lat w kilka osób. Także słuchajcie, no nocą jedziemy, nic tu nie widać tak naprawdę. No ale mówię, musiałem dojechać, nie chciałem likwidować. Zobaczcie, ja mam 54 600 zł, to nie jest aż tak mało. Ale no, w sumie tych pieniędzy nie ma za dużo na tym koncie, a nie chciałbym mieć, nie wiem, gram tak rzadko na tym profilu. Nie chciałbym, żeby mi samochód zabrał komornik, nie? Moi kierowcy coś tam zarabiają, ale tak na dobrą sprawę nigdy się nie interesowałem, jak oni tam zarabiają, nie robiłem ich tych, żeby oni tam się kształcili w danym kierunku, czy gabaryt, czy długodystansowiec. Jak zatrudniam kierowców, to po prostu oni sobie tam są i tyle.
Jeszcze do tego wszystkiego cały czas deszcz pada, no ale... Mówię, te 3 tony to... On sobie idzie jak... Jak na pusto. No i to by było na tyle. Także udostępniajcie film, jeżeli macie taką możliwość i ochotę, to udostępniajcie, żeby go jak najwięcej ludzi zobaczyło. Być może więcej ludzi wbije jeszcze do nas do konkursu. Być może więcej ludzi wbije na stream, żeby zobaczyć, co tam się będzie działo. No, będzie, myślę, że będzie ciekawie. Jeżeli mój gość się zjawi, to będzie ciekawie. No, ja nie mam często gości, jak wiecie. Jeżeli chodzi o mapę, to ostatni mój gość to był Bizon. Z Bizonem też się staram już skontaktować, bo on tam troszeczkę zaczyna z powrotem wracać do robienia mapy, z czego się większość osób na pewno cieszy. Też będzie co pokazywać. Co to tutaj ten... Tam deszcz pada, wyglądało jakby coś tam było, a to cysterna sobie z przodu jedzie. Także z Bizonem też coś nagram, na pewno. Nie ma opcji, żeby nie. Zresztą już nawet mu to zaproponowałem, tylko po prostu on ma akurat w ten dzień, kiedy chciałem z nim nagrać, on jest w pracy i nie da rady. Także sam jestem ciekaw, co tam Bizon wymyślił. Z tego, co wyczytałem tam na blogu, znaczy na jego stronie, na fanpage'u, przepraszam, to na razie na 1.27 ta mapa będzie. Pracują nad 1.27. Nie wiem, bo przecież wychodzi 1.28. Mówię, jestem bardzo ciekaw. Wiadomo, jak Bizon się zjawił u mnie na kanale, to kto nie widział filmu, to poszukajcie sobie w playliście rozmowa z Bizonem, kiedy tworzył. Kiedy o tej mapie tak zaczęło naprawdę huczeć. Wtedy wszyscy chcieli jeździć na tej mapie, dużo osób sobie ją pobierało, testowało, zgłaszało mu błędy. No to wiecie, jak jest z Bizonem, ci, którzy oglądali ten film. Jak Bizon wpada do mnie na kanał, to ja niestety już przestaję mówić, bo... No bo po prostu Bizon cały czas mówi. I nie ma opcji, żeby dał mi dojść do słowa, muszę mu się co jakiś czas wciąć, bo on ma tyle do powiedzenia. I to nie jakiś pierdół, tylko tylko ciekawych rzeczy, że... No, że po prostu miło się słucha. No i mówię, jestem tak ciekaw tej mapy jego teraz, co on tam będzie robił, co będzie przerabiał, jak ona będzie wyglądać, czy to będzie ta sama mapa. Także coś się zaczyna dziać, coś się zaczyna dziać. Eurotrack już jest taki stary, zobaczcie, ile lat już na Eurotracku jeździm. Taki stary i... Naprawdę, no, jeżeli chodzi o SCS, to tak jak tutaj rozmawiałem, nawet nie pamiętam, rozmawiałem chyba z kumplem na TeamSpeaku w MIP Transport z Karixem, to taka stara gra, oni z niej wszystko wyciskają, co tylko się da, wyciskają z niej ostatnie soki, żeby się nam dobrze grało, żeby ta grafika jakoś wyglądała, żeby ta grywalność była super, no bo nie ma się co oszukiwać, tak samo jak teraz te duble dołożyli. Moim zdaniem to jest kolejna fajna rzecz. Aczkolwiek, ja już chyba mówiłem, to chyba nie będę się... powtórzę się, a co? Moim zdaniem wystarczy je mieć na Skandynawii. Jak ktoś tam chce na Anglię pojechać, na Niemcy, to spoko. Ale w całej Europie moim zdaniem one nie są potrzebne. Bardzo fajnie, że zrobili coś takiego. No ale oczywiście jak zaraz się wysypały duble, triple i w ogóle road trainy na europejskie drogi, to widziałem jeden gościu, nawet na YouTubie widziałem, gdzieś miał jakiś chyba 5 czy 6 naczep połączone, no to już jest po prostu, nie wiem jaki jest w tym sens,
jak kto lubi, że tak powiem. A słuchajcie, my chyba będziemy wjeżdżali do kamieniołomu. Wiemy, jakie tu są góry, słuchajcie. No, beka nieziemska. Ja sobie tu tak zasuwam. Mówię, ja nie mam takiej pamięci. Nie wiem, czy te tereny, czy to tutaj było, czy nie. Także jak, jeżeli mój gość się zjawi, to na pewno będę miał mu dużo pytań. Będę miał mu do zadania bardzo dużo pytań. Natomiast nie chciałbym, żeby przez moje czy przez wasze pytania on poczuł jakąś presję, żeby się po prostu nie zraził do tego, że będą mu po prostu wszyscy teraz dupę zawracać. Także jeżeli to oglądasz, to pamiętaj, to ma być luźna rozmowa. Po prostu sobie pogadamy, popytamy, pośmiejemy się, jeżeli będzie taka okazja. Natomiast bez żadnych spin. Bo mówię jeszcze raz, zaczyna się naprawdę bardzo duże zainteresowanie tą mapą i miejmy nadzieję, że ono będzie rosło i że ta mapa będzie się rozwijać. Natomiast no, nie można za dużo wymagać od jednej osoby. No, jedna osoba chociażby się skichała, to nie da rady zrobić wszystkiego, co byśmy chcieli. Nie ma takiej opcji po prostu. Wiem, jak ja dawno w kamieniołomach nie byłem. To będziemy sobie silnikiem hamowali chyba z góry, nie? Na ósemeczce nawet nie przyspiesza. No, przyspiesza jednak. Sobie mam ustawione od razu najtrudniejsze parkowanie, także nie było tutaj tego zielonego pola. Natomiast jak mam te duble czy triple, to muszę to niestety wyłączać, bo nie da rady zaparkować na najtrudniejszym. Chyba jeszcze niżej, nie? Co? Jajco, ja miałem wyżej to zostawić. Ale żem się zrobił. Czy tu gdzieś indziej jeszcze, słuchajcie, podstawić? Nie, wyżej. Gdzie to zostawić, słuchajcie?
Czekajcie, obadamy sobie. Pokaż nawigację. Zawsze wybieraj. Zobaczymy, wybierzemy sobie. Słuchajcie, wygląda, że tu powinienem odstawić, nie? Steinbruch, to tutaj powinienem chyba być. Czyli co, u góry powinienem jeszcze... Zobaczymy, może będzie teraz to do wybrania, jak to sobie włączyłem. Jeżeli nie będzie, to znaczy, że... To znaczy, że jest jakiś błąd. Ale najpierw zobaczymy u góry, czy będzie do wybrania sobie. Miejsca do wybrania, wybranie trudności, jakie trudne odczepianie ładunku, gdzie go mamy zostawić. Nie ma nawet wybierania, słuchajcie, coś skopałem. Bo sobie wygenerowałem przez spedytora, może tu nie można odstawiać ładunku. Flaga jest. Dwa miejsca do spania są. Słuchajcie, ja sobie to obczaję zaraz. Popatrzę. Tymczasem się z wami żegnam. Dzięki za oglądanie. Jeszcze raz dzięki za aktywność. Za wasze zaangażowanie w kanał. Tymczasem się z wami żegnam. No i już teraz do soboty. Także widzimy się w sobotę od 20:00, tak jak mówiłem, może to być najdłuższy stream, czyli może być prawie do rana. Także trzymajcie się, na razie zbierajcie siły, hejka.